modlitwie kolekty na Niedzielę Palmową wspólnota Kościoła modli się następująco. Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Kolekta mówi o dwóch formach uczenia się pokory, które daje nam Zbawiciel. Pierwsza z nich jest to wcielenie, samoograniczenie. Druga osoba Trójcy Świętej przyjmuje ciało. Ten, który jest wszechmocny, ten, który jest wszechwiedzący i możemy tych wszech jeszcze więcej sobie dodać, postanawia stawać się człowiekiem. To tak, jakby dorosły człowiek chciałby ponownie stać się dzieckiem. Nie na zasadzie, by odczuć to, jak było pięknie i wspaniale, ale właśnie, że nie dosięga znowu powyżej danej szafki, czy nie jest dość silny, aby działać w takich czy nie innych rzeczach, choćby niesieniu zakupów. Warto na pewno spojrzeć na tą jedną drogę pokory. Drugą drogą jest nauka krzyża. Każdy z nas mógłby coś z tego wyciągnąć dla siebie. Jaka jest ta lekcja pokory? Jednak krzyż ma tą jedną z głównych dróg pokazywania nam, czym jest pokora, a mianowicie jest to życie w prawdzie. Niezależnie od tego, czy prawda jest wygodna, czy też nie. Stanięcie w prawdzie pomaga nam przede wszystkim osiągnąć to, do czego Bóg nas przeznaczył, a mianowicie szczęście i życie wieczne. Dlatego niech nauka dzisiejszej kolekty pomoże nam wejść na obydwie drogi. Nie są one łatwe, to prawda, ale Chrystus pokazał nam, że możliwe.